wszystkim, dzisiaj zapraszam Was na kolejny film. Będzie to unboxing, unpacking, update, haul, zwał jak zwał. W każdym razie pokażę Wam moje nowe mangi. Ostatnio przyszło do mnie ich, no, troszeczkę, dokładnie 5 paczek, ale ja z dwóch paczek zrobiłam jedną, więc mam dwie paczki i dwa listy, które przyszły dzisiaj. W każdym razie ja to podzieliłam sobie na dwie części, żeby mieć dwa filmiki, żebyście mieli więcej do oglądania, bo mogę się założyć, że znowu będzie to trwać więcej niż bym chciała, nawet przy tych dwóch paczkach, więc już tak zapobiegając sobie to rozdzieliłam. No i dzisiaj przejdziemy sobie do paczek, czyli do kartonów. Ja je mam tutaj już otwarte, żeby tutaj, wiecie, nie zmieniać kamery, nie zajmować czasu. Po prostu mam już je tutaj ładnie otwarte. Folię mam zerwaną. Jeszcze Wam je pokażę, bo tak to wygląda. Robi małe wrażenie. To jest duża paczka, w której kryją się właśnie zawartości dwóch. A to jest osobna paczuszka. I wszystkie do mnie przyszły w tamtym tygodniu i czekały właśnie na to, żebym nagrała filmik. Więc w końcu się za to zabieram i będę mogła te mangi sobie na półkę poustawiać, bo na razie w tych kartonach tutaj leżą. No i połączyłam te paczki, żeby tych kartonów nie było aż tak dużo. W każdym razie zaczynamy z naszym filmem i będziemy otwierać tą malutką paczuszkę. Ja dokładnie już nie wiem, co u kogo zamawiałam, bo było tego tyle, że jeszcze trzy paczki muszą do mnie przyjść, więc wiecie, jakie szaleństwo ostatnio popełniłam. Mamy tutaj taki papier. Wszystkie mangi są odkupione i wszystkie ceny za te mangi podam Wam w opisie. Mimo że te ceny mogą się różnić w zależności od sprzedawcy, w zależności na jaką grupę traficie i tak dalej, no to tak dla ciekawostki Wam je podam, żebyście mogli zobaczyć, za ile można je kupić najmniej lub w takiej przeciętnej cenie. Nie wiem, czemu język mi się tak plącze. W każdym razie ja tutaj, o, tutaj sobie to postawię przed siebie, żeby aż tak dziwnie to nie wyglądało. I będę wyciągać zawartość. W tej paczuszce mam trzy serie. Jedna cała seria, czyli Tokio Miu Miu. Ja na tą mangę akurat od dawna się czaiłam. Chciałam ją odkupić, bo zawsze się trochę zaoszczędza na tych mangach, jeśli się je odkupuje. Gdybym była postawiona pod ścianą i byłyby takie mangi, których ludzie nie sprzedają, a chciałabym je dostać, no to na pewno kupiłabym je w sklepie. No i tak właśnie planuję zrobić na przykład z Savage Garden albo z Emmą, jeśli tej Emmy nie dostanę. Więc może jeszcze jakaś paczka z Gildii do mnie będzie przychodzić. Wtedy już nie będzie 8 paczek, tylko 9 paczek, które w tym miesiącu do mnie przyjdą, znaczy na przełomie września i października. No i to jest pierwsza właśnie seria. Ja o tej mandze zbyt wiele nie wiem. Wiem, że to jest Maho Shoujo. Słodkie dziewczynki, czary, jakieś tam, wiecie, wróżki, czarodziejki, o. No i tutaj zapewne jakiś romans też się wydarza. W każdym razie sam design tej mangi, sama kreska mnie zachęca do tego, żeby ją przeczytać, dlatego też ją wzięłam. Trochę te tomy tutaj są pomieszane, ale ja Wam tak z grubsza pokażę okładki. Każda okładka przedstawia tam jedną czarodziejkę. No i one są naprawdę bardzo urocze, może tak bardziej. No w każdym razie naprawdę nie mogę się doczekać tej serii. Chciałam ją, tak jak mówiłam, kupić bardzo dawno temu, ale zawsze coś innego się zdarzało. Potem miałam tą fazę na figurki i na gadżety, więc znowu mang w ogóle nie kupowałam. A teraz sobie trochę przyoszczędziłam pieniążków. No i stwierdziłam, że skoro dawno mang nie kupowałam, no to zrobię takie szaleństwo małe. No i to jest ta pierwsza seria, czyli 7 tomów. Następną serią, którą sobie zakończyłam tym samym, jest Psy na mangę i kupiłam trzeci tom, bo miałam już dwa kupione, które akurat kupowałam na bieżąco, co się u mnie nie zdarza. Ta manga, no w tamtym momencie nie wywarła na mnie jakiegoś większego wrażenia, ponieważ akcja była trochę taka powolna, ale mam nadzieję, że jak sobie je przeczytam jeszcze raz od samego początku do końca, no to jakoś inaczej te moje wrażenia się poukładają i jednak wyjdzie na plus tej mandze. Bo tak jak mówiłam, sam pomysł jest fajny, ale kurczę, nie wiem, czy na mnie nie świeci tak głupio to światło. Sam pomysł jest fajny, ale trochę nudne się to wydawało, trochę za powolne, o, w ten sposób. No i kolejną częścią, serią, którą sobie zakończyłam,
właśnie z kupnem tych mang jest Orange. Kupiłam 4. i 5. tom. Miałam 3 już na swojej półce, ale na tym się właśnie zatrzymałam, tak mnie totalnie zacięło właśnie na cały ten czas, kiedy potem kupowałam figurki i nie potrafiłam właśnie skończyć tej mangi, nie potrafiłam się zabrać za to, żeby kupić te 2 nieszczęsne tomy i zakończyć tytuł, ponieważ, bo to chyba jest zakończony tytuł, prawda? Na 5. tomie. No, w każdym razie ten tytuł mega mi się podobał. Jest to moja, znaczy była to moja, nie wiem czy jest to, bo jeszcze trochę tego się pojawiło w tym czasie, ale jest to jedna z moich najbardziej ulubionych mang, z najbardziej ulubionych romansów. Jest to, nie wiem, drugie lub trzecie miejsce po Brzoskwini, bo Brzoskwinia zawsze zostanie moją pierwszą mangą. Jeśli nie widzieliście filmiku poprzedniego, no to zapraszam do oglądania, bo tam pokazuję artbook z Brzoskwini, który sobie kupiłam. Znaczy nie poprzedniego, tylko jeszcze poprzedniego. Czyli 2 filmy temu. Poprzedni film to była nasza wycieczka do Jatty, ale też zapraszam do oglądania. No i to byłoby wszystko z tej jednej paczuszki, czyli łącznie 10 tomów mang znowu dołączyło do mojej kolekcji. No i teraz zabieram się za tą dużą przesyłkę, czyli za tą, czyli 2 w jednym. Ja mam nadzieję, że tutaj nie pokazuję tych moich danych, chociaż i tak są strasznie, strasznie słabo napisane. No w każdym razie ja mam nadzieję, że ta paczka mi się tutaj utrzyma na tym oparciu z krzesła. No i zaczniemy od czegoś innego. Trzymasz się? Mam nadzieję, że tak. Zacznijmy od czegoś innego, czyli 3 tomy Monster Musume. Ja mam tylko 1 tom, miałam do tej pory, teraz mam 4. Co prawda nadal nie jest to na bieżąco, ale po prostu, oj, nie wypadać z obwolut. Chciałam sobie tak, wiecie, fajnie wysunąć z ręki te tomy, ale same obwoluty mi zostają, o. No i jest to tytuł fajny, takie ecchi. Ja nie mam dużo mang na półce właśnie z tego gatunku, co prawda chyba dużo mang też nie wyszło właśnie w takim klimacie, że tak powiem. No i tutaj mam teraz 4 tomy. Tego jeszcze nie czytałam, 1 tom wtedy tylko przeczytałam, jak kupiłam. I zawartość drugiej paczki kończy się na kolejnym tytule, który Wam pokażę. Nie spadaj. No dobra, teraz mi spadnie, więc muszę sobie to tak, o. I drugi tytuł, który kupiłam właśnie od tej samej osoby, to jest Love Hina, pierwsze 8 tomów. Jest to manga od Vaneko. Ja tutaj sobie sprawdzałam właśnie wydania i mam przeróżne wydania, od 1 do 4 chyba. W każdym razie, no widzicie, jedne są żółte, jedne są białe. To jest właśnie ten minus różnych wydań. Ja to bym mogła mieć nawet wszystkie żółte. No, ale w każdym razie naprawdę bardzo super tytuł. Taki, no, ciężki do zdobycia, bo naprawdę albo nikt go nie sprzedaje, albo sprzedają go za naprawdę ogromne pieniądze. Jeszcze jak się tak szuka po tomie, no to jeszcze można tam fajnie znaleźć, bo człowiek sprzedający myśli też, że jeden tom, no to może opchnąć za mniejszą cenę, bo kto kupi jeden tom i po co komu ze środka jakiś tom. Gorzej jak się kupuje całe serie. Na przykład ostatnio widziałam GTO za 600 zł, 25 tomów. Ktoś to kupił, no ale cóż, no ja bym nie kupiła, ja bym wolała szukać po jednym tomiku, po prostu, żeby nie wydawać tyle pieniędzy. No i ja tutaj mam 8 tomów, trochę się rozgadałam. Okładeczki Wam powoli będę obracać. Nie wiem właśnie jak z tym fokusem tutaj też będzie to działać, bo jak mówię, albo nie mówiłam, nagrywam pierwszy raz telefonem, także nie widzę co się dzieje na ekranie, w kadrze. Zawsze jak nagrywałam to albo przednią kamerą, albo właśnie tylną, ale wtedy mnie nie było w kadrze. No więc mam nadzieję, że będzie to ok wyglądać. No i jest to naprawdę super tytuł. Ja go dawno chciałam zdobyć, ale teraz taka fajna okazja się nadarzyła. 8 tomów kupiłam chyba za 48 zł. Ja tutaj w ogóle się nie ruszam. Kurczę, co to? Ja zaczynam nagrywać czy jak? No i tak to się przedstawia. Naprawdę fajne, romans, też chyba takie ecchi, ale no, lubię stare tytuły, kocham, bo kreskę też mają naprawdę super. No i następnym tytułem to jest już ta trzecia paczka.
teraz wyciągnę coś innego. Następnym tytułem jest czwarty tom Acid Town. Był to mój pierwszy shonen, a i czytam yaoi. Kto jak nazywa, ten tak ma. No i na tym się chyba kończy nasze wydanie, na czwartym tomie, tak mi się wydaje. Trzy miałam, czwarty właśnie sobie dokupiłam i no tak mi się wydaje właśnie, że czwarty jest ostatnim wydanym u nas w Polsce. No i następną rzeczą jest pierwszy tom Złamanych Skrzydeł. To zupełnie nie wiem, co to jest, wzięłam w ciemno po prostu, żeby zobaczyć. Co to takiego, u nas są chyba teraz trzy tomy. Trzy. I nie wiem, czy jest dalej, nie wiem, bo ja jej akurat się nie interesuję tak bardzo. Po prostu jak coś zobaczę, to potem ten, sprawdzam albo coś, ale tego w ogóle nie zagłębiałam się totalnie, więc nie wiem. Wiem, że są wydane trzy tomy, nie wiem, czy jest dalsza część, czy nie, ale mam pierwszy. No i ostatnią rzeczą z tej paczuszki jest 10 tomów Ścieżek Młodości. Oglądałam anime i mega mi się podobało, jest to jeden z lepszych romansów, które oglądałam. Anime obejmuje 4 tomy, bo moja siostra właśnie miała chyba 5 czy 6, nie wiem. W każdym razie ja stwierdziłam, że też chcę mieć tą serię. No i kupiłam sobie 10 tomów, zapłaciłam za nie 80 zł, więc naprawdę bardzo, bardzo się cieszę. Też tutaj okładeczki Wam powoli będę pokazywać, trochę tutaj niewygodnie, bo za dużo ich jest. W każdym razie jakoś się postaram. Naprawdę super romans, oczywiście trójkącik miłosny. Nie wiem właśnie, czy dalej jest inaczej, bo anime tyle obejmowało, tak jak przed chwilą wspomniałam. No i jestem naprawdę bardzo ciekawa, co będzie w dalszej części. Z tych mang nie wiem, czy... Nie, na razie jeszcze niczego nie zaczęłam czytać. Teraz po tym filmie może w końcu zacznę, bo sobie je dam na półki i spokojnie będę mogła sobie czytać, bo na razie czekałem w tych kartonach. No i to by było na tyle. I tutaj mam, kurczę, chciałam Wam je wziąć wszystkie naraz. O, tak, 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 tak. Tutaj w tej paczce, w paczce dwa w jednym miałam tyle mang. Nawet nie wiem, ile sobie policzę. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18, 23. 23 plus 10, 33 mangi. No i jeszcze tam dwa ogromne listy na mnie czekają do odpakowania. No i kurczę, może jeszcze te inne uda mi się tutaj załadować. Ojejku, hardcore, hardcore. O ja, no patrzcie na to. Tyle mang mi przyszło za jednym razem, w jednym miesiącu. I to jest dopiero połowa tego, co przyszło. No, i resztę pokażę Wam w kolejnym filmie, więc ja to sobie odkładam. No i to by było już wszystko. Piszcie, czy macie któreś z tych tytułów. Na pewno macie, bo to są takie bardziej znane tytuły. Nie wszystkie były super stare. Piszcie, które macie, które Wam się podobały. Polecajcie jakieś tytuły, których jeszcze nie mam. Niedługo nagrywam kolekcję mangową, to już mogę w tej części powiedzieć. Więc jak nagram kolekcję, to potem już znowu pójdą update'y, bo na razie właśnie chcę czekać na te paczki, a potem kolekcja, bo tak na nią długo czekaliście. 2 lata chyba nie robiłam kolekcji. Co prawda te półki będą okropnie wyglądać, bo nie mam zupełnie miejsca na nic, no ale jak już tyle się prosicie, naprawdę tak długo się prosicie o tę kolekcję, to w końcu ją nagram. No i to by było na tyle. Zapraszam do linku w opisie. Ostatnio utworzyłam sobie Instagrama, więc jeśli jeszcze nie obserwujecie mnie na Instagramie, to zapraszam, bo tam jestem bardziej systematyczna niż na Facebooku. Facebook umarł, Instagram żyje! Tak, i dodaję tam dużo zdjęć. Właśnie gdybyście obserwowali mojego Instagrama, to już byście połowę tych mang widzieli na Instagramie, które do mnie przyszły, więc bardzo Was tam zapraszam. No i reszta linków w opisie. Zapraszam do łapkowania, oczywiście, jeśli się Wam podobało, bo nie zmuszam. No i widzimy się w kolejnym filmie, w kolejnej części. Nie zdziwcie się, jeśli będę wyglądać tak samo. No i pa!